Będzie dobrze. Tym hasłem rozpoczął i zakończył swoją pracę w ZPZOS pan Artur Złotowski. Obietnice bez pokrycia, chybione inwestycje, działanie wbrew zapisom kontraktu oraz dług 50 milionów złotych nie mogą minąć bez konsekwencji finansowych. Co robić dalej i jak utrzymywać szpital przy zdrowym funkcjonowaniu? Pan dyrektor Złotowski to jest jeden wielki, szalony chaos w szpitalu. To jest po prostu pistolet, jak sam o sobie mówił, ADHD, jak o sobie mówił. I ci ludzie tak funkcjonowali i funkcjonują z tym człowiekiem. Tam jest po prostu coś niewyobrażalnego. Bo co to za menedżer, który podwyższa wynagrodzenia w momencie, kiedy na to tak naprawdę nie ma pieniędzy? Ostatnio zarząd się spotkał, przeglądał umowę, która zawarta została z panem dyrektorem. Są pewne punkty, które właśnie mówią o konsekwencjach i skutkach finansowych dla pana dyrektora. Jak gdyby omawialiśmy to, ponieważ są to kwestie prawne. Nasze propozycje dotyczące właśnie dyrektora zostały skierowane, z tego co wiem, do prawników, żeby ubrali to, co my chcemy od strony prawnej. Nad tym, co się dzieje w szpitalu, przede wszystkim pracuje pani starosta i ona ma, myślę, że w ciągu 2-3 tygodni zaproponować rozwiązanie tej arcytrudnej sytuacji w szpitalu. Proszę mi powiedzieć, ile to opracowanie kosztowało ZPZOS i co ono dało? Proszę mi szczerze odpowiedzieć. To opracowanie, sprawozdanie z faktycznych ustaleń. Co ono dało, ile kosztowało, kto za to zapłacił i co my z tego, co ono wniosło do naszej wiedzy o tej firmie pod nazwą ZPZOS. Proszę mi szczerze na to odpowiedzieć. Nie mieliśmy analizy w tym roku, co szpital zrobił i jakie to będzie miało odzwierciedlenie na przyszłe dochody szpitala. W związku z tym poprosiliśmy pana Złotowskiego, żeby opracowanie takie zrobił, bo w związku z jego rocznym rozliczeniem przyniósł nam to. Nadal nie wiemy, jak ma się sprawa zakupu 6 karetek dla szpitala oraz zapłaty za rozpoczęte remonty placówek ZPZOZ. Mimo drążenia tematu przez radnych otrzymali oni niepełną wypowiedź na ten temat, wynikającą najwyraźniej z niewiedzy pani starosty, która zajmuje się sprawą szpitala. Też te karetki właśnie nie dostaliśmy tej odpowiedzi i na te koszty związane z remontami, czy faktycznie są popłacone, czy też tak jak wieść gminna niesie, że istotnie gdzieś tam zalega się z tym zapłatą wykonawcom za te dokonane usługi. Przepraszam, czy ja mogę, bo ja nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytania. I pan doktor chyba też nie pytaliśmy, co z tymi karetkami i czy te remonty są zapłacone, czy nie. A i ty też nie dostałeś odpowiedzi. Więc o karetkach nie może być mowy, dlatego że ratownictwo medyczne jest w gestii wojewody. O żadnym konkursie przetargu nie wiem, natomiast wiem, że sygnalizował pan dyrektor, że są w złym stanie karetki. Przecież my mamy POZ-y i mamy wizyty domowe u pacjentów i chodziło o samochody, żeby lekarzy wozić pacjentów. Transport to jest normalne, ale nie słyszałam o jakichś siarkach i o 5. W ogóle jestem zaskoczona, mogę, na pewno poproszę panią dyrektor, żeby to sprawdziła, bo nie mam wiedzy, nie słyszałam o tym. Płatność za remonty. Już wiem, mamy niezapłacone kilka remontów. Na 10 sierpnia. Czy pacjenci mogą czuć się swobodnie i tak komfortowo w tej sytuacji? Czy no w tej sytuacji, sytuacja właśnie odwołania dyrektora? No raczej dyrektor to nie ma wpływu. No lekarze, mamy dobrych lekarzy, leczą to ludzi, to nie będzie żadnego wpływu. No umówmy się, no jak to może być? Czy zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów? Negująca problem wypowiedź pani starosty spotyka się z rzeczową i przykrą dla mieszkańców Otwocka prawdą przedstawioną przez doktora Walczyńskiego, wieloletniego pracownika szpitala. To są te zagrożenia tutaj. Są. Przy tego typu i dlatego prośba do pani starosty i do członków zarządu, że to ma być no nie życzeniowe, tylko dyrektor musi powiedzieć, czy na jutro mu starczy leku.
czy będzie jutro miał prąd i wodę. Co my mamy w tym szpitalu, kogo leczyć i jak? Bo jak my sobie będziemy chcieli leczyć wszystko, to panie doktorze, pan to wie lepiej ode mnie. Na medycynę można wydać dowolne pieniądze. Dowolne. I teraz jest pytanie. Pan mówił, że pan zarabia 3600. Ten pan dyrektor trochę inaczej zarabiał i też jest odwołany. Więc ja się pytam, czy te pieniądze dane na wysokie płace coś dały? Moim zdaniem nie. Bo błąd tkwi właśnie w tym, co ten szpital musi zrobić dla obywateli powiatu i to zabezpieczamy, a resztę nie będziemy robić po prostu, bo nas na to nie stać. I tylko tyle. Ja myślę, że niestety straciliśmy kolejne lata, bo nikt się do tego poważnie nie przyłożył. Uzyskaliśmy odpowiedź wyglądającą mniej więcej tak, że jeśli uda mi się tu zwiększyć, no to wtedy to ruszę. Ja to chciałbym zrobić, ale jak to się zwiększy? Mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że to, co miało być tutaj, to dużo zrobione, zostało zrobione, ale te dochody nie zostały zwiększone. Czyli myśmy klepnęli, tak naprawdę dyrektor realizował to, co żeśmy klepnęli. Czyli duże wydatki przy małych dochodach. Choć komentarz do tego był taki, że ruchomię te wydatki, jak uda mi się zwiększyć dochody. Nie, sam byłem świadkiem takich życzeniowych stwierdzeń, że pod kierunkiem nowego dyrektora te straty zostaną znacznie ograniczone, albo zmniejszone. Czy w ogóle jest jakiś sposób zarządzania tym szpitalem, aby on dalej funkcjonował? W końcu ja też dzisiaj nie wiem, czy ten szpital w ogóle jest w takiej formule w stanie tak naprawdę zarobić na siebie i utrzymać się. Nas na głowie ten człowiek postawił. I zarząd zresztą. Nas oni postawili, radnych, iluś radnych, którzy nie wiem, czy potraktowani jako miernoty kompletne, że nic nie wiedzą, czy zwyczajnie, że nie warto tym ludziom mówić, bo i tak oni zrobią, co będą mieli do zrobienia. Tak, no przed kolejnymi naszymi decyzjami to chyba koniec już takiego okresu, że ten pomysł jest dobry, że będzie lepiej, że się uda. No tak jak do tej pory, nie ukrywajmy, byliśmy wszyscy karmieni. Zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy wypowiadali się w tym duchu, że nigdy nie było nic poparte rzetelną analizą finansową, tylko było poparte zapewnieniem. Ja tutaj słyszę o tych wentylowanych. O wentylowanych zawsze słyszeliśmy, że to się uda. Zastanawiające jest to, że niektórzy z radnych nie poczuwają się do odpowiedzialności za swoje decyzje, podjęte przecież w imieniu mieszkańców powiatu otwockiego. Trudno, trzeba podjąć nowe jakieś kierunki. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i trudno przyjmować za to odpowiedzialność. Za 2 tygodnie 12. Za 2 tygodnie 12. Zarząd przedstawi nam propozycję dalszego działania w sytuacji kryzysowej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę rękę. 12 września w środę Zarząd Powiatu ma przedstawić Radzie Powiatu propozycję dalszego działania w sytuacji kryzysowej, jaka wynikła w związku ze szpitalem. Dlaczego tak trudno jest dobrze decydować w tak ważnych sprawach? Dlaczego radni zawierzyli pustym obietnicom bez pokrycia? Może część z nich miała dobre intencje, część swój własny niezrozumiały w tej chwili dla nas interes. Będziemy przyglądać się tej sprawie i pracy Rady Powiatu oraz informować Państwa na bieżąco. Jak na razie wyrażenie bezradny radny nabiera nowego wymiaru.